Proszę bardzo, możesz mi przyjeżdżać. No to nie, a nie będziesz mi wydzwaniał, nękał? Nie, a zdechnę, to zdechnę. A no właśnie. To kto będzie odpowiadać? Kto wziął na garb? Ja na garb wziąłem ciebie? Tak. A gdzie ja jakiś? A co powiedziałeś? Masz rodzinę, a masz co powiedziałeś? A co powiedziałeś? A co ty że mi nie ufasz? A co? Nie, pluj, bo zaplułeś się. Ale. A co powiedziałeś, że mi, czy mnie ufasz? Ja wiem, Mateuszu. Dobra, teraz są pytania do mnie. Pytania do Arona. No. Pierwsze. Czy jako nagrywający tyle lat pana Krzyśka mógłby pan w skrócie opowiedzieć, czy na przestrzeni tych lat zmieniło się zachowanie Krzyśka, ale tak prywatnie, nie chodzi o filmy. Czy zmieniło się? Nie, jest coraz gorzej. Brawo, Mlelu PM! Brawo, Mlelu PM! Brawo, Mlelu Prezesie PM! Brawo! 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 Kłamać umiesz. Drugie. Niejednokrotnie na filmie pan mówi, że, cytuję, jadę już, chcę do domu. Czy to jest wynik tego, że w domku drewnianym śmierdzi i chcesz jak najszybciej opuścić to miejsce? Brawo! A kurwa. Brawo jej papieros, jeb i poszedł. Brawo, czyli prawda. Nie. Tak. Czyli nieprawda. Nie, nie śmierdzi. Nie. No mówię, że nie. Żartuję. Dawaj następne. Kilkukrotnie Krzysiek pana obrażał, wyzywał, obgadywał. Obgadywał do innych. Czy robi to na panu jakieś wrażenie? I odbiera to pan personalnie. Jak się czujesz z tym, panie Aronie? No bij brawo, powiem prawdę. Jak się czujesz? Chujowo się czuję. Chujowo i bojowo? Tak, i bojowo. A dlaczego bojowo? Bo zawsze po takiej akcji jest reakcja. Nie słyszę. Zawsze po takiej akcji jest reakcja moja, tak? Aha, a jaka reakcja? A personalnie tego nie odbieram, bo on każdego obraża. Ciebie też obrazi, nie przejmuj się. Także już się przyzwyczaiłem. No, dawaj jeszcze. Dawaj jeszcze. Czwarte. Czy lubi pan Krzyśka? Nie. W jakiś sposób tam toleruje. Ale nie! Czy lubię? Brawo! 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 Menel, 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 menel. Tak, brawo. Kargul, trzymaj się tam. Jeszcze chwila. Brawo. Piąte. Skąd bierze pan cierpliwość, aby znosić Krzyśka humory? Czy chodzi o kasę? Czy jest to reżyserowane? Nic tu, żadnej reżyserki nie ma. Wszystko jest tak jak... O! Nie ma, że kurwa coś jest ustawione. Przychodzę, nagrywamy jego zachowania, jego codzienne życie. Nie ma żadnej reżyserki tutaj. Brawo, a... brawo! No a co, jest tak? Ustawiamy coś? Nie, nigdy nic nie ustawiamy. Brawo! A czy chodzi o kasę? O, kłamie! Jaką kasę, kurwa? Przyjedziesz i się... mówisz tak. Ale daj, ja odpowiadam na pytania, nie ty. Nie, ja chcę... Powiedzieć. Ale czekaj, ja dokończę i wtedy pozwolę, udzielę ci głosu. Dobra. Pozwolę, żebyś się wypowiedział. A czy chodzi o kasę? Jaką kasę sobie, kurwa, pooglądaj? Wy nie wiecie, ile kosztuje utrzymanie Krzyśka. Rachunki, srunki, nie ma takich już, kurwa, wyświetleń, jak były. Także nie piszcie mi tu o kasie, kurwa. No, proszę się wypowiedzieć. Powiem tak. Kłamie, kłamie, kłamie. I od razu kłamie. Wszystko kłamca. Od A do B. A, czekaj, czekaj, jeszcze, bo nie dokończyłem pytania. Czy po prostu uważa pan, że z głupkiem się nie wdaje w dyskusję? A po co wdawać się w dyskusję? Co? No, taka prawda. Ale co? No, żeby się nie wdawać w dyskusję. Tak uważam, że po prostu nie wdawać się w dyskusję. No, bo on jest jak coś takiego, przerywa mnie, a pytanie jest do mnie. Czekaj, czekaj, ja! 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 Bo PM ma pierwszeństwo do odpowiedzi i na moje ale pytania. Ale ja przerwałem ci, jak ty odpowiadałeś na swoje pytania. Wiele razy. Zadałem ci pytania, nie przerywałem. Wiele razy. Kolejne pytanie do mnie. Szóste. Czy jest pan szczęśliwym człowiekiem? Zależy na jakiej płaszczyźnie. Jak przestanę przyjeżdżać na szkolną, będę szczęśliwym człowiekiem. Najszczęśliwszym. Proszę bardzo, możesz mi przyjeżdżać. No to nie, a nie będziesz mi wydzwaniał, nękał? Nie. A zdechnę, to zdechnę. A no właśnie. No właśnie. No. To kto będzie odpowiadać? Kto wziął na garb? Ja na garb wziąłem ciebie?
Tak? A gdzie ja jakiś? A co powiedziałeś? Masz rodzinę, a masz matkę. A co powiedziałeś? A co to mi kurwa? Czy mnie ufasz? A co? Nie, pluj, bo zaplułeś się. A co powiedziałeś, że mi, czy mnie ufasz? Ja jestem... To twoje słowa. Byłem tutaj, jestem dlatego, tak, żebyś nagrywać z tobą tak filmy, żebyś miał co żreć i do koryta włożyć od Mateusza. O. O. Tak. Tak. Ja mam koryto. Wtedy będę szczęśliwy, najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. To będzie jeść, pokażę jak ja jem. Zrób jedzenie na knura, bo na knura gospodarz robi. Kolejny. Powiedziałem, że to twoje. Nie chcę tego gówna. Że to twoje, nie chcę. Powiedziałem. To już Pawła jest. Powiedział. A, sorry, Sławka. Powiedziałeś, że to twoje. Nie moje, ja nie chcę tego. Jakże nie? Zrzekam się. Zrzekam się. Jeśli to moje, to ja się zrzekam. Wiesz co? Podpiszę pismo nawet, że zrzekam się tego. Wiesz co? Pojebany jesteś. No to ty pojebany, mówisz, że to moje. Ty pojebany. A kto powiedział? Ja czy ty? Ludzie powiedzieli. Nie. Tak. Nie zwalę, o widzicie? O. Teraz zwalę na was, że ludzie powiedzieli. A zaraz będzie ha, 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 ha. Udało się zwalić na ludzi. Ja nie chcę. Na was. Dobra, jeśli tak twierdzisz, że to moje, to ja się zrzekam tego. Tutaj, przy wszystkich. Zrzekam się tego, nie chcę. Nie chcę. Na skarb państwa. Można oddawać. Lub, ale przepraszam, ty mówiłeś, że to Agatki. Tej wirtualnej twojej Agatki. Kolejne pytanie. Czy jako tak zwany redaktor szkolnej jest pan rozpoznawalny w Białymstoku? Czy pasją są w dalszym ciągu Air Maxy? Czy jestem rozpoznawalny na osiedlu? Na pewno jestem, no. A czy dalej pasją moją są Air Maxy? Nie, kupuję takie buty, jakie mi się podobają. Różne. Ale co? Czy buty... Dobra, nieważne, bo ty tam... A, czy buty kupujesz różne? Tak, kupuję buty różne. Tak, kupuję. Te, które mi się podobają. Dlatego kupuję za moje pieniądze. Za twoje, tak. Za twoje tak pieniądze kupuję. Co buty nagrywamy, to powinien być do mnie iść. A on zabiera i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, wszystko idzie dla mnie. I kupuję a buty. A to nie? Co trzy dni. Co trzy dni kupuję buty. Takie, które mi się podobają. Nawet co dzień. Ja widzę. Przyjdzie. W nowych bucikach. Ja mówię, co kupiłeś, Jarek? Nie, umyłem. A widać, że kurwa nowe. No kurwa, kupuję, pracuję. Tylko kurwa, pracuję. Kłamać umiesz. To ty kłamiesz. Ty pracujesz? Nie, chujem ty do góry. Chuj pracujesz. Ile ja ci lat zdam? Zawsze, a odkąd nie pamiętam, to zawsze byłeś knurem. Tak cię nazywali. Co? Odkąd nie pamiętam, to zawsze tak cię nazywali. Nie. Tak. Nie. Tak. Pierwsze nazywali jak? Bo w szkole mnie nazywali. Jak? No jak, przypomnij. No ja, a co, ja z tobą do szkoły chodziłem? A co, masz tu pojebane? To ty masz pojebane. Nie, tu. Ja pamiętam jak. A skąd ja mam pamiętać, jak na ciebie mówili w szkole? Nie, w szkole na mnie nie mówili tak. No to, nie. No to ty zadałeś mi pytanie, jak na mnie mówili. A skąd nie, ja mogę wiedzieć? Nie, no, a jak na mnie mówili? A skąd ja mogę wiedzieć, co ja z tobą do szkoły chodziłem? A, wiesz co? Wieśniak? Jak? Wieśniak? Wiesz co, ja jeszcze twojego ojca znam. O, jeszcze mojego ojca znasz? O, tak, kurwa. Masz ty tu, o. O. Byli tu pawilony? Jak? Co było? Pawilony. Jakie pawilony? Pasowskie. No dalej są, Zodiak. Dalej są? A co, nie ma? I zobacz, czy są. A co, już nie ma Zodiaka? Masz. To nie Zodiak był. A co to był? Przypomnij sobie. A ja nie pamiętam. PSS, ja tu pracowałem jako palacz. Ale co to ma do rzeczy? A ty mieszkałeś z ojcem. Gdzie? Ten domek ładny, piękny, odremontowany, piątka. To kurwa Sławek tam mieszka. Daj mnie powiedzieć. Tam było kiedyś komisariat. Tam komisariat było. A wy na górze mieszkali. Tak. Kolejne pytanie. Nie będę do tego się odnosił, co mówisz, dawaj, bo kurwa... Dawaj! Brak słów. Ja do wszystkich się odniosłem. No to czytam. Dlaczego pan wyręcza Krzyśka we wszystkim? Czy to z uwagi na tak zwany spokój? Czy rzeczywiście Konon nie może na przykład odkręcić mleczka napoju? Na jedno i na drugie. O, no. Tak, jedno i drugie. No. Mieć święty spokój od tego słuchania, tego gadania. Ja odpowiem. No ty. Przepraszam bardzo. Ja nie mogę odkręcić, bo już słaby jestem, słaby, i powiem, że proszę jego, ażeby poluzował. Bo
Kiedyś mleko było w butelkach szklanych. Żeni, ja nie potrzebowałem odkręcania, zakręcania. A teraz jakieś dwa takie rogi, o, zrobili w butelkach, że kurwa nie odkręcisz. Tak. I zajebił, że amen. Trzeba nóż brać i wiele razy wyśliźnić i tu. Dobra, teraz podobnie pytania, czekaj. Dziewiąte pytanie. Czy wierzy pan w to, że ma żonę Agatę i dzieci? A gdzieś tam wierzę, chuja wierzę. Kłamie. Jak zwykle. Brawo, bij. No. Brawo, kłamie jak kłamie jak medel, PM. PM, medel. A buteleczki wierzysz? Wierzę w buteleczki. Jakie? Piwo, wino, wódka. Jeszcze jakie? Orężada. Nie. A jakie? Jeszcze inne są. Trunki alkoholowe? Tak. Gin, whisky. Jeszcze jakie? Różne. I żeby tu stało... Wino. A żeby tu stało... Alkohol stało pełno. Chlałby? Z tobą chlałby. Nie, ja bym powiedział dziękuję. A to ja bym powiedział proszę. Ale sam by chlałby? Nie, no gdzie sam by chlałby? Nie, nie. Chlałby czy nie? Sam nie, menelów bym ściągnął. Pamiętasz ten stół? No, pamiętam. I co? Pamiętasz, jak ci liśki przynosiłeś? Pamiętam. Kazałeś przynieść, to przyniosłeś. Nie, ja nie kazałem. No a kto, kurwa, ja po twoim domu bym chodził? Ja nie kazałem. I chlałeś też. Powiedz jeszcze, żeby Wojtek żył w świętej pamięci, Wojtek by powiedział. No co powiedziałby? Powiedziałby i powiedział. Zamknij ten dziób. Jarek! Zamknij ten dziób, by powiedział. Jarek! Nurze jajca. Nie przynieś kieliszek. No, nie przynieś. Bo ja mam dosyć. Tak. Picia. Tak powiedział. A ty, dawaj! Pamiętasz, jak grę robiłeś sam? No, a rybka lubi pływać? A co smażyliśmy? Rybkę. Nie rybkę. No to, bo ty... Twoją p***ę, a chuje twego to smażę. Ty tylko śledzie p***alasz. Ja nie jem śledzi. Ja liżę śledzie. Kolejne pytanie. A, u kobiety. M. No a co w tym? Kto mnie nauczył lizać? Ty. Nie, ty. Na ty to tramy staje. Pan mnie nauczył lizać, panie Krzysztofie. Nie. Ja nie lizałem. No nie. Bo ty nie umiesz. W życiu cipki nie widziałeś. Wiesz co? No ja co? Pierwszy kurwa lizałem, pierwszy widziałem pitkę jak ty. Tak. Pamiętasz tu kurwa park był? To tam lizałeś? Co się ruszy? I wiesz co? W szkole zalecałeś się do jednej dziewczyny. Ty. Ja tu? Tak, tu, w szkole podstawowej, 21. O ci. Nie, nie przerywaj. Dobra. I co? I powiedziałeś, że mi dasz... A to ja by się razem w szkole uczyliśmy? Tak. Dole, człowieku, ty jesteś tak. Ode mnie starszy tyle lat i ja się z tobą w szkole uczyłem? Jeszcze w jednej klasie może. Ty na górce mieszkałeś i powiedziałeś, że dasz mi pierdol. Ja mówię, dobra, umówimy się w parku. Dobra, umówili się, tu, ja przyszedł, ty wyszedł z domu i mówisz, co? A mnie, a co? Raz to je wypierdolałem. Zjebałem dwa razy. Jeszcze chłopaki, dziewczyny. Ale ty masz fantazję, ja pierdolę. Nie fantazję, tylko to prawda. O kurwa. Tu ci dzielę na tym, o, ci pokażę tobie, gdzie chłopaki. To jest taki bunkier. Nie wiem, czy to po niemiecku, czy kto, bo zakryty. I oni siedzieli. Nie? A ty do mnie podeszłeś i chciałeś mnie otłuknąć z ręki, z liścia. Aż brawo będę bił. Chciałeś z liścia. Brawo, Krzysiek. A ja tylko tak. Ciach! Lepiej niż Andersen, naprawdę. A chłopak mówi, i ty dasz się, Krzysiek? O, Misiu na mnie nazywali, Misiu. I ty dasz się, Misiu? Misiu na mnie nazywali w szkole. Misio. A ja mówię, co? Jemu? Niech jeszcze raz wyskoczy. A ten mój, a ty powiesz tak, a co z tobą robić? Nie mi się powiedziałeś, ale inaczej powiedziałeś. Jeszcze raz podejdę i wszystko. Dobra, czekaj, bo ja na pytanie chcę odpowiadać. Ty chciałeś... Słuchasz swoich fantazji, no, kurwa. Ciach, tobie to się śni? Stałem ciebie za... Ale tobie... O tu, za fraki. Ale tobie... Z prawej ręki jak pierdolnąłem, to czy padł jak... Ale to ty masz takie sny, czy co? Bo ja nie rozumiem. Nie, ja snów nie mam. A, nie masz snów. No to nie. Chyba. No to nie. Nie. To masz pojebane w głębie. To było prawda. I dla mnie chłopaki. Przyszedł tu być stary.
Ojciec? Ale dobra, czekaj, ja na pytania chcę odpowiadać. Nie. Ale to później będziesz co opowiadał tam te historie. Nie. Tylko ja teraz to są... Ale ja nie chcę słuchać tego. Bo nie chcę słuchać, bo... Bzdur tych, kurwa. Bo byłeś pokonany. To no nie tak. Bzdury, tylko prawda. Dobra, 10. pytanie. Już 10. Jakby pan opisał Krzyśka, jakim jest człowiekiem poza kamerą? Czy też taki kawał chuja wyzywa i obraża? Wszystko w punkt, zgadza się. Taki sam. Brawo. Brawo. Menelu, brawo. Brawo. Brawo, Menelu, PM, brawo. Brawo. Kardul, trzymaj się. Brawo. Brawo. I na, już końcówka. Brawo. A ty kontakt masz z nim, tak? Nie, no napisane mam na maila. Nie. Z Kargulem? Tak. No tak. I... Toż ja dzisiaj z nim... Umówiony jestem, jedziemy na ryby. A na ryby jedziecie? Grill, wódeczka. No, i co jeszcze? Wszystko będzie. Już nie będę ci zdradzał. I... Na koniec moje zdanie. Bez urazy, proszę. Nie, dawaj jeszcze jakieś pytania. Ja czytam to, co jest napisane. Poczekaj. Na koniec moje zdanie. Bez urazy, proszę. Krzysiek, wyzywasz ludzi, którzy podchodzą pod bramkę od najgorszych. Chyba zapomniałeś, że dzięki tym, co podchodzą, tym, co oglądają, masz co jeść, pić, a nawet srać pod siebie. Nie ma w tobie, Krzysiek, za grosz kultury. Widać, że świnia ze świni. Tak cię określam i uważam, że jesteś ostatnim chujem Polski. Przepraszam bardzo, już się teraz nie wychodzę. Do bramki nie dochodzę. Niech powie PM sam. Że ja tam nie dochodzę. Dochodzę tylko z domu, wychodzę po schodach. Daj mi kończyć. No, dobra. Nie przerywaj. No mów. Bo widzisz, od razu przerywam, ponieważ szczekasz jak wiesz, że nie przerywasz. Mów, gadaj tam. I ludzie wywieszacie, machacie rękami, żeby ja wyszedł. Ja nie dojdę, od razu mówię, do bramy i do bramki. Czyli kłamca jesteś, bo do Agatki mówisz, że chodzisz. No to co? Mówisz, że do Agatki chodzi. Ja tylko wychodzę z domu do stołu tego, co jest tu ustawione. Ale mówisz, że do Agatki jeździsz, chodzisz. To kurwa kłamiesz. Co? No mówiłeś przy niedawno, kurwa. Ona tu przychodzi. Ale mówiłeś, że jeździsz taksóweczką. Idziesz i jeździsz. A, powolutku dojdę. No to czego kłamiesz, no? Pomalutku dojdę. No to mówisz, że nie chodzisz. To się zdecyduj. Dojdę pomalutku. Po samochodach, po domie, po samochodach i dochodzę. No. I powiem tak. Że? A tam bierze pod rękę taryfiarz, tak jak PM i siadam do taryfy i mnie wiezie. I mnie wiezie. Gdzie cię wiezie? Do Choroszczy chyba, kurwa. Chyba ciebie do Choroszczy zawiezie zaraz. Ciebie zawiezie. A, już teraz nie ufasz? Nie ufam. A, to raz ufasz, raz nie. Nie ufam, nie chcę tego domu, nie chcę nic. Nie chcesz domu. Nic nie chcę. A jak knur zdechnie, to tak o. Bierzcie łapkę. Tryj. Maźdeczkę. Tryj. Maźdeczkę. Jak zdechnie knur, to przyjedzie buldożer tu, zaora wszystko, kurwa, na przyczepę tak i wywożą. Będzie. I twoje skarby. Tak kurwa, będzie. Kurwa. A dzieci powiedzą. Pani Agatko, proszę tam odezwać się do mnie, jeśli pani to obejrzy. Oceni pani Krzyśka. Dziękuję pani, za uwagę. Agatko, kochana, nie odzywaj się, nie... Nie dałeś telefonu, numeru dla PM, bo to jest łajdak, pijak, ohydny człowiek. O, i tym kończymy nagrywanie. I chuj ci w karabin.